kochani, w kolejnym holu lumpeksowym. Udało mi się kupić dosyć fajne rzeczy ostatnio w lumpeksach. Postanowiłam Wam je pokazać. Nie wszystkie te rzeczy są tutaj, ponieważ niektóre jeszcze są w praniu i wolę, żeby one wyglądały tak naprawdę wyjściowo, żeby już były wyprasowane i żeby można było je zobaczyć w pełnej okazałości, więc kolejne rzeczy będą za jakiś czas w następnym holu. I tym razem nie będę robić specjalnych stylizacji tylko do hola, ale zrobię kilka vlogów na temat trendów na lato i to będą trendy przeróżne ze spodenkami, z kombinezonami, jeszcze z sukienkami, trendy plażowe i tak dalej, więc myślę, że te wszystkie rzeczy zobaczycie niedługo w kolejnych vlogach. No i tak, zacznę dzisiaj od czegoś najcieplejszego. Będą to spodnie jeansowe. Te spodnie kupiłam jakieś tydzień temu w lumpeksie za bodajże 10 zł. I to są takie firmy 157. No i to są, kochani, takie nie tyle klasyczne jeansy, co bardziej takie leginsy. One są bardzo elastyczne i dosyć cienkie. To nie jest taki gruby jeans. Bardziej coś takiego właśnie, co ja osobiście wolę na lato, czyli dosyć cienki materiał, elastyczny, wygodny. Coś, co może zastąpić leginsy, ale już w czym mogę wyjść bardziej właśnie na miasto albo na zakupy. Bo jak wiecie, leginsy ja noszę zazwyczaj do zajęć sportowych, albo te leginsy właśnie, w których dzisiaj jestem, gatty, nieraz właśnie wkładam do ciuchowców, ażeby w nich mierzyć ciuchy, ponieważ one są bardzo śliskie i można na przykład na nie mierzyć nawet inne spodnie. One są bardzo dopasowane i sprawiają, że nogi są jakby takie wyszczuplone i optycznie bardzo fajnie robią nogom. No i właśnie te spodnie są dlatego super, że szukałam takich średnich spodni w średnim kolorze, nie za jasnych, nie za ciemnych, jasne już sobie niedawno kupiłam i udało się, i one są z wysokim stanem i to super wygląda, naprawdę można nosić do tego dosyć krótkie bluzki, idealna sprawa na lato, jestem bardzo zadowolona, tym bardziej, że są naprawdę bardzo wygodne, no po prostu udało się. Nie widziałam, szczerze mówiąc, takiego jeszcze modelu, takich legginsów, jeansów, które by mi tak dobrze pasowały, także pewnie się w nich pokażę jeszcze w stylizacjach. No i kochani, następna rzecz, jaką pokażę, to będzie już sukienka i niektóre te sukienki Wam pokażę, żebyście zobaczyli, jak to może wyglądać, dlatego właśnie jestem w tych leginsach, na które wszystko można włożyć. Obydwie sukienki, które zaraz zobaczycie, to sukienki jedwabne. Ta sukienka jest całkowicie zrobiona z jedwabiu, podszewka jest z wiskozy i druga sukienka jest też pół na pół z wiskozy i jedwabiu, bo tutaj góra będzie taka właśnie z wiskozy. To jest taka długa plażowa sukienka. Ja pewnie będę nosić tą sukienkę nie tylko na plażę, ale też po prostu w lecie, w gorące dni. Mankamentem tej sukienki jest to, że ona ma rozdarcia. Natomiast ja mam pomysł na przeróbkę tej sukienki. W związku z tym nie przejmuję się tymi przedarciami. Kosztowała kilka złotych, więc stwierdziłam, że mimo tych przedarć biorę ją i właśnie będę na niej coś naszywać, będę z nią coś kombinować, tak żeby była jeszcze fajniejsza na lato. Tutaj zobaczcie, widać, że właśnie jest takie rozdarcie w tym jedwabiu, ale kolor i jakby pomysł tej sukienki, wzory tej sukienki bardzo mi się podobają. Taki troszkę efekt ombr, czy też takie pasy w przybliżonych odcieniach. Bardzo piękny kolor, mi jest też ładnie w tym kolorze, ale w ogóle chyba jest to twarzowy kolor praktycznie dla wszystkich. Także myślę, że to jest fajny zakup. Ona jest tutaj elastyczna, taka bardzo wygodna na ramionczkach. I z tyłu niestety też jest rozdarty ten materiał, ale tak jak mówiłam, mam na niego pomysł, więc pewnie kolejny program o przeróbkach za jakiś czas się będzie nam uśmiechał. Pokażę Wam szybko, jak wyglądam w tej sukience. No i jak widzicie, to jest taka typowo luźna sukienka, ale oczywiście jak na mnie przystało, ja będę pewnie nosić tą sukienkę z paskiem, bo nie przepadam za takimi bardzo luźnymi krojami. Tu mam taki paseczek, który również udało mi się kupić w second handzie za 2 zł. On jest skórzany, to jest chyba w ogóle dziecięcy pasek, ale ponieważ ja mam wąską talię, mogę nosić takie troszkę większe dziecięce paski i jest bardzo fajny, gdyż on jest właśnie w takie kropeczki, czerwone w białe kropeczki drobne i świetnej jakości, naprawdę jest super zrobiony, widać, że to nie jest pasek, który się po kilku noszeniach po prostu pęknie, popęka, wytrze i zniszczy. No i
Oczywiście po przerobieniu ta sukienka będzie się nieco inaczej prezentować, ale krój zostanie ten sam, więc można mniej więcej zobaczyć, jak taka sukienka się będzie prezentować z paskiem i myślę, że całkiem fajnie. Aczkolwiek ja tutaj bym widziała bardziej taki materiałowy pasek albo nawet właśnie jakąś szarfę, ewentualnie szeroki pas, który będzie dodawał troszkę takiego mocniejszego charakteru. Mnie się ta sukienka bardzo podoba, przepiękna ma te kolory, no i jedwab, same zalety. Kolejna sukienka, no i tutaj jest następna sukienka za kilkanaście złotych, właśnie częściowo z jedwabu, częściowo z wiskozy, bardzo cieniutka, jest bardzo wygodna, coś takiego krótszego i chciałam taką sukienkę troszeczkę bardziej romantycznym stylu, również prawdopodobnie będzie do tego pasek, bo jak wiecie, ja nie lubię za bardzo krojów takich poszerzanych w pasie. Pewnie też nie będzie to ten pasek raczej przewiduje do spodni albo do sukienki właśnie w kropki. To jest bardzo krótka sukienka, ale oczywiście ja jej nie będę nosić do obcasów, tylko do butów płaskich i myślę, że będzie to wyglądało wówczas całkiem fajnie i wcale nie aż tak wyzywająco, nie będzie to robiło takiego efektu, że jestem jakąś dziunią, tylko po prostu będzie sobie taka lekka letnia sukieneczka na przykład na plażę. Myślę, że tutaj również taki subtelniejszy, delikatniejszy pasek będzie się lepiej prezentował. Ja pokazuję akurat ten, który mam pod ręką i który akurat też przy okazji chciałam Wam pokazać, jako mój ostatni zakup. Idziemy dalej. Teraz pokażę Wam bluzki, bo kupiłam też kilka bluzek i nie wiem, jak to się stało ostatnio, chyba przez to, że tak skupiam się na tym jedwabiu, na tych naturalnych tkaninach, właśnie znajduję dużo takich rzeczy, które są zrobione z jedwabiu, czy też właśnie z takich szlachetnych tkanin naturalnych. Kolejna bluzeczka, też około 9 zł kosztowała, kilka tygodni temu ją kupiłam. Bardzo piękny kolor, taka trawiasta zieleń i to jest jedwab z dodatkiem 2% elastanu. Jest przepiękny kolor tej bluzki według mnie. Ona ma tutaj takie wiązanie, zaraz Wam pokażę, jak to się wiąże, bo wygląda to naprawdę bardzo ładnie po założeniu, rozmiar 40, aczkolwiek po włożeniu tej bluzki w ogóle nie widać to, a ja mam rozmiar 36 i absolutnie nie uważam, że ta bluzka jest na mnie jakoś za duża. Ma taki krój. Już Wam się pokazuje. No i tak wygląda ta bluzeczka. Ma bardzo wdzięczny dekolt i tutaj to wiązanie jest prześliczne według mnie. Ja bym to zrobiła tak, że daję to po prostu do tyłu i później odwracam i wiążę z przodu. Myślę, że do jakiejś letniej spódnicy albo do zielonych spodenek, takich luźniejszych, letnich będzie świetnie wyglądało. Być może nawet do długich spodenek, które za chwilę pokażę Wam jako jedną z kolejnych rzeczy. Ciekawa jestem, jak się Wam podoba ta bluzka. Według mnie jest mega wdzięczna. No i bardzo miły, przyjemny materiał. Mnie się bardzo podoba i bardzo lubię takie właśnie żywe kolory nosić w lecie. Fajnie podkreśla też talię ta bluzka. Wydaje mi się, że przez to, że to wiązanie jest tutaj, będzie super się to prezentować, czy do spodni, czy do spódnicy właśnie. No i następna rzecz, właściwie następne dwie rzeczy, to tutaj już to skompletowałam w taki zestawik, bo myślę, że będę to również tak właśnie nosić. Mianowicie jest to taka bluzka, którą pokazywałam w programie o przeróbkach, jak ją farbuję i ten kolor bardzo mi się podoba. Będę go miała do wielu, wielu rzeczy, do których to mi pasuje. Fajne jest według mnie to farbowanie, aczkolwiek uwierzcie mi, że ładniej to wygląda na żywo, bo jedwab ma na tyle blask i na tyle jest to jasny kolor, że troszkę przed kamerą to przekłamuje i nie widać tak bardzo tego efektu kolorystycznego, jakbym chciała. Ale naprawdę piękna jest ta bluzeczka, 5% spandeksu i jedwab, bardzo mi się podoba. I właśnie jest takim fajnym tłem do różnych rzeczy, na przykład do takiej kamizelki, którą również kupiłam za chyba 5 zł, z tego co pamiętam w lumpeksie i jest z bawełny czystej. To jest w ogóle kamizelka firmy Atmosphere, rozmiary S. I też pokazywałam się już do jednej rzeczy w tej kamizelce, właśnie do takich spodenek przerobionych przeze mnie ostatnio. Bodajże wystąpiłam w programie na TikToka. Ona jest w bardzo modnych trendach teraz, bo teraz, jak już mówiłam w programie właśnie o letnich trendach, jest moda na koronki i na takie samodziałowe elementy. One są na topie, także coś takiego, co jest, wygląda jak ręcznie robione, prawdopodobnie nie jest, ale kto wie, być może jakaś to była manufaktura i ktoś to
własnoręcznie wykonał. Tutaj mi się to już podoba, bo widać już przez tą kamizelkę kolor tej bluzki, ale świetnie to wygląda na kontrastowych kolorach, na takich ciemniejszych. I właśnie wówczas widać ten piękny wzór kwiatowy, który jest na tej kamizelce. To się świetnie wpisuje w te trendy na lata 70. i właśnie bardzo modne, takie samodziałowe elementy garderoby. Tego nie będę mierzyć, bo to już pokazywane było. Kolejna rzecz to spodnie. Szukałam właśnie spodni letnich, bo ostatnio byłam w ogóle na kupnie spodni. I spodnie takie w kwiaty, które pokazywałam, bardzo jestem z nich zadowolona. Tutaj kolejne spodnie, na które trafiłam również za kilka złotych. To są spodnie Primarku. Ja nie jestem fanką tych tanich firm, bo jakość często pozostawia tutaj wiele do życzenia, ale czasami naprawdę oryginalne rzeczy też można kupić. Fajne, luźne spodnie z wiskozy i przepiękny kolor według mnie, no i bardzo, bardzo modny w tym sezonie, ta taka krwista czerwień. Nie wiem, czy to widać tutaj akurat odcień tej czerwieni, ale jest taki, to jest taki jasny, żywy czerwony. Bardzo mi się też podobają te elementy tutaj takie chwostki. Na pewno pokażę w stylizacjach letnich te spodnie i będą pasować do wielu rzeczy, które już mam. Myślę, że nawet do bluzki, którą za chwilę Wam pokażę, bo ta bluzka jest w takich kontrastowych barwach. No i ostatnie rzeczy, które chcę Wam pokazać, to dwie bluzki, kolejne. Pierwsza, ta, która jest na wierzchu, to bluzka z Promod. Bardzo lubię tą firmę, mają bardzo, bardzo dobrej jakości rzeczy i bardzo oryginalne, też dobrze wykonane, także ja jestem fanką. I ta bluzka jest z wiskozy i co mi się w niej podoba, przepiękny taki żółty kolor z dodatku, z kolorowymi wzorami, co jeszcze podkreśla bardzo modne teraz właśnie te zestawienia żywych kolorów. Świetny krój według mnie, taki troszkę 3/4 rękawek, czy nawet taki pół rękawek. I w dodatku ta bluzka z tyłu ma przefajne wiązanie, taką lejącą się szarfę, którą się wiąże w kokardkę. Zaraz się Wam pokażę w tej bluzce, ale na pewno będę ją stylizować jeszcze w letnich trendach, bo jest w bardzo modnym kolorze. No i tutaj pokazuję Wam tą bluzkę zupełnie sauté, czyli do tych nijakich, można powiedzieć, getrów, które są wyłącznie tłem. No taki prosty bardzo krój, ale wydaje mi się, że całkiem fajny. I z tyłu właśnie tak to wygląda z tym wiązaniem. Ja myślę, że zdecydowanie ta bluzka będzie szła do środka i na wierzch właśnie spódnica lub spodnie. I będzie się to super prezentowało. Podoba mi się szczególnie ten... Oj, tu się coś wywinęło. Okej. Szczególnie podoba mi się właśnie to wiązanie z tyłu, ono jest bardzo urocze według mnie, więc pewnie będę to nosiła do kucyka, żeby było widać ten tył. No i kochani, ostatnia rzecz to świetny basicowy t-shirt. Dawno nie spotkałam się z tak super koszulką, szukałam czegoś takiego naprawdę już od kilku lat i uwierzcie albo nie, ale w sklepie nawet w zeszłym roku szukałam takich rzeczy, bo w tym roku wiadomo, nie kupuję nowych rzeczy żadnych, ale próbowałam znaleźć taką fajną koszulkę w jakiejkolwiek sieciówce, no i nie udało mi się, bo szukałam właśnie koszulki cienkiej, dość obcisłej, ale nie takiej, która będzie uwidaczniać wszystkie zupełnie niedoskonałości figury, jakiekolwiek fałdki. I w dodatku właśnie gładkiej i z dekoltem. To jest naprawdę niemałe wyzwanie znaleźć coś takiego. No i trafiłam na przepiękną bluzkę z bawełny. To jest firma Uni... Bardzo dziwna firma, ale możecie zobaczyć sobie, prawdopodobnie jakaś niszowa marka. Metka tutaj jest, napis. SK. Bawełna i naprawdę no jest przesuper ta koszulka. Cieniusieńka bawełna, naprawdę jest tak cienkie, ale widać, że bardzo dobrej jakości. To nie jest jakaś tandeta, tylko coś jakościowego. I takie rzeczy po prostu ja najbardziej lubię i najbardziej mnie to kręci, jeśli mi się uda coś takiego znaleźć. No i zobaczcie, no przepiękny krój dekoltu. Po prostu idealny krój pod koszulkę, która... No taki podkoszulek, który w zasadzie można do wszystkiego włożyć, i do dżinsów, i do spódnicy. Oczywiście to jest bardziej kolor dla mnie wieczorowy, bo ja w dzień, w lecie raczej czarnego koloru nie noszę, ale do każdego stroju, który już na jakieś wyjście na wieczór, do krótkich spodenek, takich troszkę bardziej wyjściowych, będzie super, no i do wszystkiego pasuje, bo jak wiadomo, czarny, podstawowy kolor. No będzie to na pewno jedna z moich ulubionych rzeczy, jedna z najczęściej noszonych rzeczy w mojej garderobie i prawdopodobnie nie tylko w lecie, bo coś takiego można włożyć i pod sweter, i pod marynarkę do różnych stylizacji. Także na pewno również zobaczycie mnie w
tej koszulce do jakichś innych strojów. Przypomniałam sobie, że jeszcze kupiłam szal w świetnych kolorach. Jest to bawełniany szal z bardzo cieniutkiej takiej bawełny i duży. Ja lubię takie szale, bo są bardzo uniwersalne, można je udrapować jako sukienkę w ostateczności, nosić jako bolerko, nosić jako takie ocieplenie w lecie, nawet na nim usiąść na trawniku, więc super rzecz. I już go nosiłam i również do sukienek, które mam w takich kolorach, prezentuje się ślicznie. Według mnie przepiękny, taki trochę inspirowany wschodem, jakieś drzewo wiśni w takich dziwnych kolorach. Bardzo fajny wzór. I te kolory to są jedne z moich ulubionych, więc rewelacyjny zakup, a zapłaciłam za niego 6 zł. Także no jak na naturalny szal, który będę na pewno często nosić, to świetny zakup. Mam nadzieję, że podobały się Wam moje dzisiejsze zakupy. Niedługo będzie kolejny haul, a tymczasem zapraszam Was na vlogi regularne i do zobaczenia już w poniedziałek. Cześć!